uroczyste obchody upamiętniające powstanie styczniowe miały miejsce w minioną niedzielę w gminie Płużnica. Proboszcz kościoła parafialnego pod wezwaniem świętego Jana Chrzciciela w Nowej Wsi Królewskiej postanowił w wyjątkowy sposób utrwalić pamięć poległych osób w powstaniu z okolicznych ziem. Mieszkańcy mojej parafii i tej gminy naszej brali udział w powstaniu styczniowym. Uznałem to, że jest to tak ważne wydarzenie, że trzeba to upamiętnić w naszym kościele, że za to bohaterstwo, za te ich czyny, ta pamięć im się należy. Jednocześnie będzie to wspaniała lekcja patriotyzmu dla nas, dzisiaj żyjących w dzisiejszej Polsce. Tak wyjątkowej uroczystości towarzyszyła salwa honorowa oraz apel poległych, przemówienia zaproszonych gości, poświęcenie tablicy oraz składanie pod nią wieńców i kwiatów. Podniosłą mszę świętą odprawił ksiądz major w stanie spoczynku Marek Reimer z parafii w Grzegorzu. Modlił się w intencji powstańców styczniowych i jednostek OSP z terenu gminy Płużnica, którzy tego dnia obchodzili swoje święto. Na tablicy widnieje 5 postaci: Jan Załęski, Antoni Muchowski, Jan Kaczmarek, Apolinary Działowski oraz Zygmunt Działowski. Ten ostatni, zarazem jeden z bardziej znanych powstańców, jest patronem Liceum Ogólnokształcącego w Wąbrzeźnie. Dyrektor tej placówki wspominał życiorys osoby Działowskiego. Już w wieku lat 20 walczył w powstaniu styczniowym. Wspierał oświatę, kulturę. Był mecenasem różnych poczynań. Współzałożycielem Toruńskiego Towarzystwa Naukowego. Niestety prześladowania odbiły się na jego zdrowiu i w bardzo młodym wieku zakończył żywot, mając 35 lat. Reszta nie uchyla się w dokonaniach, tak jak na przykład Apolinary Działowski z Uciąża, który pomimo faktu, że nie uczestniczył w walkach, wspierał finansowo powstańców oraz oferował im schronienie, za co ostatecznie poniósł odpowiedzialność. Poświęcona tablica nie ogranicza się jednak do wymienionych osób. Ma przypominać parafianom i mieszkańcom gminy Płużnica o wszystkich poległych, którzy ryzykowali życie dla takiej Polski, jaką widzimy ją dziś. Mój prapradziadek organizował w tamtym czasie nielegalne msze za ojczyznę, w związku z tym powstanie styczniowe jest mi bardzo bliskie. I takie wydarzenia jak dzisiejsze są bardzo ważne, bo przywracają pamięć o tamtych ludziach, którzy walczyli, którzy byli gotowi oddać swoje życie za ojczyznę. Na uroczystości nie zabrakło kolejnej potomkini powstańca styczniowego. Choć nazwisko Jana Kanty Matlińskiego nie znalazło się na tablicy pamiątkowej, jego historia, jak każda inna, jest warta usłyszenia. Dowódca powstania w Węgrowie oraz naczelnik okręgu podlaskiego w Siedlcach. Tym pochwalić potomstwo może się prawnuczka Matlińskiego. Był dziedzicem na Świnotopie, miał majątek w Świnotopie i własnym sumptem wyposażył oddział, czyli wysprzedał cały majątek i precjoza żony. Żony Matyldy Lisikiewicz, która również uczestniczyła w powstaniu jako łączniczka. Razem aktywnie sprzeciwiali się Imperium Rosyjskiemu. Wspólnie przeżyli wyjazd na Litwę oraz zesłanie na Sybir, skąd za sprawą Adama Czartoryskiego zostali wykupieni. Po Matyldzie natomiast pozostała pamiątkowa czarna biżuteria, licząca 150 lat. Ten czarny kamień to jest gagat, to jest odmiana węgla. To jest bardzo, bardzo tanie, ale o to właśnie chodziło, żeby upamiętnić tą żałobę po Polsce, czarna biżuteria, a perła symbolizował łzy za ojczyznę. Dziś pozostało nam już tylko wspominać i być wdzięcznym minionym pokoleniom za nieprzerwaną walkę. Tak jak wyrażono to podczas niedzielnych obchodów w Nowej Wsi Królewskiej. Myślę, że dzisiejsza uroczystość była podniosła, głównie dzięki temu, że wsparło nas tutaj Wojsko Polskie. Była orkiestra wojskowa, była też kompania honorowa. Dzięki temu mogliśmy tutaj wspólnie, bardzo uroczyście to odsłonięcie tablicy świętować. Zarówno władze, jak i mieszkańcy mają nadzieję, że uroczystości patriotyczne uplasują się w rocznym kalendarzu wydarzeń. Szanowny panie pułkowniku.